Witam mecenasa Artura Nowaka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Panie mecenasie, jak pan ocenia ten wczorajszy, jak pan ocenia ten wyrok na pastora Pawła Chojeckiego, w którym sąd utrzymał wyrok pierwszej instancji? Ojeju, i proszę, ja mam zdanie takie, może zacznę od tego ogólnego wrażenia, że obraza uczuć religijny w jakimś takim wymiarze karnym powinna ulec depenalizacji. Ja przypomnę, że jest to domena państw muzułmańskich, tak? Zdaje się na 80 kilka krajów, które penalizują bluźnierstwo, tak zwane, ponad połowa to są kraje muzułmańskie. I rzeczywiście jest tak, że w samej Europie zdaje się taki przepis występuje dosłownie w kilkunastu krajach, natomiast jego stosowanie jest znikome. Warto dodać, że stanowisko jest jasne jak gdyby organów Unii Europejskiej. Mam tutaj na myśli przede wszystkim to, że Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zalecało, żeby po prostu te przepisy uchylić. Tak? O tym samym mówiła Komisja Wenecka. Uzasadnienie jest takie, że obraza uczuć religijnych no po prostu godzi w swobodę wypowiedzi, godzi w swobodę myśli, przekonań i wyznania. To są przepisy chronione konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolnościach. Ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego mamy być jednym z niewielu krajów, który w ogóle te przepisy stosuje. Ten wyrok powinien zostać zaskarżony oczywiście dalej, znaczy organy europejskie powinny się nim zająć. I myślę, że skończy się to tak jak no, prawie, no nie wiem, Dody, czy też Nergala, gdzie oni uzyskiwali satysfakcję, bo europejskie sądownictwo nie podzielało stanowisko, że za takie przepisy, za takie zachowania należy penalizować. No, tak naprawdę mamy do czynienia jak gdyby ze wzmożoną ochroną, zwłaszcza teraz, Kościoła katolickiego. Nie można sobie pozwolić na pewną krytykę, wejście w jakąś debatę. Taka debata czasami jest oczywiście ostra i wymaga sięgnięcia do jakichś paralel, czy też porównań, które są mocne, dobitne. No to jest kwestia oczywiście odbiorcy, czy mu się to podoba, czy nie. Natomiast absolutnie, to też absolutnie nie powinno w to ingerować prawo karne. Panie mecenasie, zapytam jeszcze o uzasadnienie. Na razie znamy tylko taki krótki komentarz sędziego, ustny, uzasadnienie pisemne dopiero, mam nadzieję, wkrótce poznamy, ale sędzia tam mówił, że sąd nie stwierdził bluźnierstwa i nawet się tym nie zajmował, bo w ogóle nie chodzi o treść tego, co mówił pastor Chojecki, ale chodzi tylko o kulturę wypowiedzi, o nic więcej. Jak ocenić takie uzasadnienie? No, oceny kultury wypowiedzi są przede wszystkim widzowie i słuchacze pastora, tak? Do nich adresowany jest ten przekaz. W zasadzie dla mnie no, takie wyroki są niebezpiecznym precedensem, bo to oznacza, że każdego, kto w jakichś, nie wiem, dobitnych słowach, w jakimś, nie wiem, no właściwym dla chyba pastorów przypływie jakichś emocji, tak, która im się udziela, no może skrytykować, może po prostu złapać na jakimś niewłaściwym formułowaniu i ta kultura może się wydać komuś niezachowana i to wtedy będzie decydował o tym sąd. Naprawdę ten wyrok trzeba zaskarżyć, dlatego że ja nie wyobrażam sobie, żeby on się ostał, bo to jest kneblowanie po prostu nam no przede wszystkim ust, i to się pewnie zdarza, jakaś lata paralela, coś, co może się komuś wydać niekulturalne, no ale to, no, to wynika z jakiejś takiej mojej, nie wiem, formacji tego, jaki ja jestem i tak dalej. No myślę, że taka żywiołowa dyskusja na temat Kościoła katolickiego, jego roli, tak naprawdę nas czeka. Będziemy nieraz doświadczać i dobrze by było, żeby wyrobić jakiś taki standard, który by no właśnie chronił tę swobodę wypowiedzi, bo to jest wolność sama w sobie. No jeżeli no nie wiem, no dla mnie to jest po prostu jakieś nieporozumienie. No, ja przepraszam, ale naprawdę trudno mi jakoś to uzasadniać. Wydaje mi się to w sposób oczywiście niezrozumiałe. Sędzia, wskazując przykłady tak niekulturalnych wypowiedzi, że powinny być karane, podał cytaty takie jak zidiociała Polska albo Kościół to prostytutka. No, zdaniem sądu tak mówić nie wolno. W akcie oskarżenia były też cytaty o tym, że na przykład prezydent Duda to tchórz.
No ja mam wrażenie, że jeśli będziemy stosować takie standardy, no to praktycznie cała Polska skończy w więzieniach. No tak, nie, to znaczy na temat nierządnicy babilońskiej, no to przecież mamy wypowiedzi też często jakieś biblijne, tak, generalnie. Na temat prezydenta Dudy wypowiedział się Jakub Żulczyk i widzieliśmy, jak to się po prostu skończyło. No, czy, no naprawdę powiedzenie o Dudzie, że jest tchórzem, to jest, ja myślę, w skali tego, jak w jakiś sposób ten człowiek łamie prawo, jakieś bardzo lajtowe określenie i on nie powinien się o to obrażać, tak? Więc no tak, ma pan rację, że no, doprowadzimy do jakiegoś po prostu absurdu, tak? Tak naprawdę trzeba będzie pilnować i ktoś powinien być jakimś, nie wiem, doradcą, co można powiedzieć, a co nie. Naprawdę wyrok trzeba weryfikować w postępowaniach przed europejskimi sądami, moim zdaniem. Absolutnie on nie powinien nam się przydarzyć, bo ograniczamy debatę, tak? Ograniczamy po prostu swobodę przekonywania, a no, rolą, nie wiem, pastorów, liderów religijnych jest to, no, że przekonują do wersji, tak, przesłania ewangelicznego, które znają, które przyjęli. No i często konfrontują się z pewną rzeczywistością, używając bardzo ostrych formuł. No zresztą no Jezus też nie przebierał w słowach. No przypomnę, że on rozpędzał, nie wiem, przekupni, tak, którzy przy świątyni gdzieś tam targowali się. Mówił też do Piotra: odejść ode mnie, szatanie. To było straszne w tamtych czasach przekleństwo. Nie wiem, rozmawiam z kobietą kanaistą, co uznawano za wielką obrazę. Ja bym tu mógł wymienić naprawdę wiele różnych przykładów jego działalności, która no, kompletnie nie mieściła się w głowie w tamtych czasach. Natomiast wracając do tego przykładu, gdybyśmy naprawdę sprowadzili to do takiego standardu, to w zasadzie każdy dziennikarz, każdy publicysta, każdy komentator życia publicznego w Polsce mógłby się narazić na odpowiedzialność karną. My mamy taki wybór, albo będziemy mieli tę publicystykę bardzo grzeczną, kazania takie bardzo ugrzecznione, albo po prostu nie stosujmy też z drugiej strony pewne jakieś standardy jednolite. No, widzimy, co wyczyniają niektórzy katolicy, każdy dzieje, zakażania, w jaki sposób, jakim językiem zwracają się oni do ludzi. Jakoś nie słyszałem o tym, żeby komuś do głowy przychodziło, żeby ich karał. Tak, obrońcy pastora zapowiadają kroki na tym poziomie międzynarodowym. No w Polsce jeszcze ewentualnie Rzecznik Praw Obywatelskich mógłby wnieść kasację, bo prokuratora generalnego nie podejrzewam w ogóle o takie chęci w tym momencie. Dziękuję bardzo, panie mecenasie. Dziękuję. Mecenas Artur Nowak był naszym gościem. Witajcie. Nie mogę być dzisiaj z wami. Jadę na smutną uroczystość, pogrzeb teściowej pastora Radka. Ale chciałem dla was dzisiaj skomentować wypowiedź mecenasa Nowaka na temat mojego procesu. To już kolejna wypowiedź jednego z przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, czy ogólnie osób z życia takiego publicznego, ponieważ mecenas Nowak także jest publicystą w Newsweeku i w innych mediach publikuje. Stąd dziękuję też mecenasowi Nowakowi za tę wypowiedź. No, podniósł kwestię krajów muzułmańskich, że Polska rzeczywiście jest w tej lidze, mając przepis o obronie religii katolickiej, bo w rzeczywistości to tylko biskupi katolicy, no, że tak powiem, korzystają z tego przepisu. Wszystkie te kilka tysięcy procesów z paragrafu 196 o obrazie uczuć religijnych, czyli o bluźnierstwie, dotyczą tylko religii katolickiej. Także to jest umowa komunistów z biskupami, żeby chronić tę organizację religijną. Także to jest wstyd oczywiście dla wolnych Polaków, którzy przez wieki słynęli z tolerancji właśnie religijnej. Wstyd i hańba. Oczywiście no, miałkość procesu sądowego to nie tylko mecenas Nowak, ale i wszyscy inni adwokaci, z którymi rozmawiałem, podkreślają, że no, apelacja jest tylko fikcją, jest to zwykłe klepnięcie, ogromna praca adwokatów w ogóle nie została uwzględniona jakimiś takimi
tylko truizmami skwitowana. Smutne to, bo wyglądało, że sędzia zaczyna coś rozumieć z tego procesu, pozwolił na wystąpienie świadków, innych pastorów, ale widać, że to było tylko pro forma, tylko zamydlenie oczu, w ogóle nie wziął tego pod uwagę, co zostało tam powiedziane. Także jest to smutny obraz sądownictwa, też ta kolegialność drugiej instancji, że powinno być trzech sędziów, jest tylko jeden, także to praktycznie myślę, że czas na głębszą refleksję na temat, jak zreformować sądownictwo. Myślę, że ten proces też przyczyni się do tej refleksji. Ale najważniejsze, jeśli chodzi o szczególną sprawę tego procesu, to widać miałkość tego rzekomego mojego przestępstwa, bo użycie słów tchórz czy zidiociała, co znalazło się w tej króciutkiej mowie końcowej sędziego, to jest kpina. To jest kpina. Przecież każdy Polak na co dzień używa tych słów do określenia rzeczywistości politycznej, duchowej, sąsiedzkiej, koleżeńskiej i tak dalej, i tak dalej. Także to absolutnie powiedzenie, że tu chodzi o kulturę języka, że ja użyłem słowa tchórz czy zidiociały, to jest jakieś ogromne nieporozumienie. Widać więc, że w tym procesie chodzi o całkowicie coś innego. Nie chodzi o jakieś moje rzekome przestępstwo, nie chodzi o moje słowa, tylko chodziło o to, żeby zamknąć mi usta, żeby mnie zastraszyć. Zresztą to sędziemu tak się wypsnęło, gdzieś półgębkiem, żeby pastor Chojecki nie czuł się bezkarny. O tym jeszcze kiedyś porozmawiamy, analizując Biblię. Kto powinien bać się sądu? Na razie, to jeśli byście chcieli, przeczytajcie sobie początek listu 13 rozdziału listu apostoła Pawła do Rzymian. Tam jest właśnie o sądach, o władzy państwowej i tam jest jasno powiedziane, kto się ma bać sądu, a kto sądu bać się nie powinien. I zrozumiecie wtedy lepiej moją postawę, a myślę, że jutro w Pomyśl Dziś powiem więcej na temat analizy tego fragmentu Biblii. Dziękuję Wam, że miałem przywilej do Was mówić z drogi i pozdrawiam serdecznie.